Witajcie kochani na kanale Odkrywanie Zagadek. Muszę wam powiedzieć, że ostatnio w moje ręce wpadła bardzo ciekawa książka pod tytułem Kody Sił Ciemności. Kto ją napisał? Autorem jest Ramatiz Mam. Mam nadzieję, że to wypowiadam dobrze. Kim on jest? Wykładowca, nauczyciel, mistrz uzdrowienia holistycznego. Od kilkunastu lat odbiera przekazy od duchowej hierarchii. Przekazy te zawierają mądrość i wskazówki działania pochodzące z wyższych planów istnienia, mające pomóc nam w naszym przebudzeniu i podążaniu w kierunku najwyższych poziomów świadomości. Ramatiz Mam poświęcił swoje życie, by stać się pomostem pomiędzy gwiezdnymi braćmi i naszym światem. Są to słowa z okładki książki. Powiem wam, że książka zainteresowała mnie bardzo. Jest dosyć specyficzna, muszę powiedzieć, ponieważ zawarte są w niej rozdziały o tak zwanych kodach. Siły ciemności. Wiadomo, że żyjemy w świecie biegunowym, dobra i zła. Tak najprościej można to scharakteryzować. I siły zła postanowiły, w pewnej kwestii są zobligowane powiedzieć nam prawdę, jakie mają plany co do nas, co do Ziemi, i ujawniły pewnego rodzaju kody, które, jakby to powiedzieć, szczepiły w ludzi. Próbują też zmienić nasz genom i zdradziły, w jaki sposób to robią. Wybrałam kilka fragmentów z tej książki, ponieważ uważam, że jest to naprawdę mocny materiał. Mam nadzieję, że nie ściągną mnie z tego względu z YouTube'a. I tak od razu wam powiem, czym są sekretne kody. Przeczytam wam może urywek. Najlepiej będzie, jak książka sama to opowie. Sekretne kody są jak komórki rakowe, które same się odtwarzają, niszcząc inne. Nikt nie może zatrzymać tej cichej, aczkolwiek skutecznej inwazji, dopóki nie zmienicie swojej świadomości. Wszystko zależy od wyborów, których dokonujecie. Zajmujemy się każdym, kto kieruje się aspiracjami ego. Nie lubimy żadnego rodzaju sprzeciwu, dlatego zawsze poszukujemy przymierza lub niszczymy naszych wrogów. Taki jest nasz sposób bycia. Wprowadzamy go tam, gdzie panuje ignorancja oraz słabość umysłowa, psychiczna i emocjonalna. Dominująca na waszej planecie manipulacja psychiczno-emocjonalna, to jest jeden z tych kodów, stanowi starożytne dziedzictwo zainstalowane przez nas w waszej genetyce ewolucyjnej. Jesteśmy rodzicami reakcyjnego materiału genetycznego, który rozprzestrzeniliśmy w niektórych strefach wszechświata. Później następuje opis, właściwie ich plan, który nazywają akcją przebudzenia czarnego smoka. Posłuchajcie, co na ten temat mówią. Nadchodzą czasy przebudzenia czarnego smoka. Zgromadzony gniew, destrukcyjna moc i niekontrolowana przemoc dokonują dewastacji wszelkich pozostałości harmonii, pomyślności i pokoju. Będzie to decydujący moment, w którym moc ciemnych sił zawładnie waszym światem. Przypuszczamy, że będzie to cofnięcie się w planetarnej ewolucji o tysiące lat. Po nim nastaną rządy ciemności i niegodziwości. Będą to dla was trudne czasy i ostrzegamy was, żebyście nie płakali, gdy nadejdą. Dlatego właśnie twierdzimy, że jesteście szatańsko naiwni. Kochacie okropieństwa, destrukcji, cierpienie innych ludzi i odczuwacie współczucie dla samych siebie, ponieważ nie życzycie sobie doświadczać tego, co oni. Wydaje się to wam fikcją, ale my mówimy poważnie. Pragniemy, by w annałach historii pojawiła się wzmianka o tym, że ostrzegliśmy was co do naszej intencji. I dalej jest mowa o historycznej dokumentacji psychiczno-emocjonalnej manipulacji. Cóż, mnie zainteresował pewien fragment, który dotyczy tego, jak ciemne siły użyły wojny i użyły pewnych osób do wprowadzenia tych swoich własnych kodów po to, by zmienić ludzi. Zmienić ich w taki sposób, żeby zaciemnić ich sposób myślenia, żeby ludzie nie mogli się przebudzić,
aby ich po prostu wykorzystać, aby nas wykorzystać i zniszczyć. Co na temat wojny jest napisane? Po pierwsze, chcielibyśmy zdefiniować wojnę jako mechanizm ewolucyjnego równoważenia i konwerter negatywności stanowiący konsekwencję łamania kosmicznego prawa. Musicie zrozumieć, że energia, pomimo że jest jedna, przejawia się na wiele sposobów ułatwiających ewolucję we wszechświecie. Z tego powodu, gdy częstotliwość planety jest bardzo niska, ciemność, czy inaczej negatywność, jest tym, co dominuje. I tak dzieje się teraz na waszej planecie. Druga wojna światowa była procesem, który dojrzewał jako rezultat nagromadzenia się zaburzonych energii w przyczynowym polu planety. Pewnie chodzi tutaj o pole morficzne Ziemi. Te chaotyczne energie pochodzą czasem z elektromagnetycznych mutacji lub kosmicznego promieniowania. Mogą to być również psychiczno-emocjonalne emanacje samych mieszkańców. Czyli my, ludzie, wytwarzamy taką energię. Kiedy dużo ludzi skupia się negatywnie na jakiejś rzeczy, wytwarza energię. Gdy dochodzi do obniżenia częstotliwości wibracji planety, jej pole elektromagnetyczne zostaje zniekształcone. Otwierają się wówczas wiry negatywnej energii, która oddziałuje na wasze emocje i umysły, a także wpływa na zachowanie w destrukcyjny, pełen przemocy sposób. My nieustannie monitorujemy częstotliwość wibracji planety i kiedy zauważymy jej obniżenie, interweniujemy, kreując opóźnienia w waszych wzorcach zachowania. Ciekawe. A dalej jest napisane. Po pierwszej wojnie światowej magnetyczne meridiany waszej planety były tylko lekko zaburzone. Dzięki temu chaotyczne energie zgromadzone w polu przyczynowym zostały w pełni przetransmutowane. Wcześniej akumulacja ta utrudniła dostęp plazmowemu promieniowaniu galaktyki równoważącemu pola magnetyczne i powodującemu duchowe przebudzenie na planecie. Skorzystaliśmy z sytuacji, instalując nasze sekretne kody. Udało nam się ulokować je w pasie elektromagnetycznym Ziemi, uaktywniając proces, który mógł stać się wielką zagładą XX wieku. Wcześniej przygotowaliśmy osobę, która mogłaby być instrumentem naszej operacji zwanej Powrót Smoka. Stopniowo modyfikowaliśmy jego emocjonalny, psychiczny i intelektualny profil poprzez projekcje energetyczne i mentalne. Osoba ta była naszym agentem, którego wysłaliśmy, by troszczył się o wykonanie przygotowanej misji. Wiecie, o kogo chodzi? Myślę, że się domyślacie. Odnosimy się do postaci Adolfa Hitlera. Dla nas zwanego jako Ma'anom, co oznacza moc ciemności. Był doskonale przez nas poinstruowany, a jego misją było zainstalowanie psychiczno-emocjonalnego kodu w waszej planecie. Naszym celem stało się stworzenie niezbędnej bazy umożliwiającej uzyskanie w przyszłości dostępu do systemu słonecznego i galaktyki. Ziemia stanowi ważną drogę dostępu do innych miejsc we wszechświecie, a w naszym interesie leży kontrolowanie go i rozprzestrzenianie wpływu i hegemonii. Dalej jest napisane, co oni zrobili z Hitlerem, kim dla nich był. Hitler był nie tylko przez nas instruowany, lecz również wspomagany przez ciemne istoty, będące częścią programu Powrót Smoka. Cała jego charyzma i magnetyzm pochodzi właśnie z kodu psychiczno-emocjonalnej manipulacji, dającego mu poprzez reakcyjną ideologię możliwość zmobilizowania prawie całego narodu i nakłonienia do współpracy zwiedzionych przywódców innych państw. Był kluczową postacią naszego programu i wspieraliśmy go, by ten właśnie kod został zainstalowany na waszej planecie. Pragnęliśmy ustanowić nowe kody genetyczne, powodujące określone zachowania w całej ludzkości.
istoty ludzkie miały stać się humanoidalnymi, zaprogramowanymi do rozwijania i rozszerzania naszej dominacji oraz kontroli w innych rejonach wszechświata. No to niecny plan. Pomimo, że nasz agent Ma'anom miał swój wkład ciemnych sił, był przez nas osobiście prowadzony. Sekretne kody zostały mu przekazane, gdy był więziony. Później systematycznie zaczął je z wielkim sukcesem stosować w Niemczech. Wiedział, że naszym celem nie jest dominacja polityczna, lecz zainstalowanie kodów w systemie słonecznym. Cały świat nigdy nie pojął, co było prawdziwym motywem rozpoczęcia wojny przez Hitlera. Działamy w taki sposób, że nasze intencje trudne są do zrozumienia. Dlatego jesteśmy znani jako Panowie Ciemności. Planetarne oczyszczenie miało umożliwić wprowadzenie i zainstalowanie kodów kosmicznego wzniesienia oraz otwarcie międzygwiezdnych wejść dostępu do innych stref wszechświata. Nasze pozorne niepowodzenie stanowiło strategię dla odciągnięcia uwagi ludzkości, politycznych liderów i ludzi pracujących dla sfer świata. Dla nas II wojna światowa stanowiła całkowity sukces, ponieważ osiągnęliśmy to, czego pragnęliśmy. Tak naprawdę stworzyliśmy podstawy obecnej struktury społecznej, politycznej i ekonomicznej. Również pobudziliśmy erę energii atomowej z jej przyszłymi konsekwencjami dla planety ludzkości. Można powiedzieć, że udało nam się wszczepić w zastępstwie starego, nowego wirusa o większej mocy destrukcji. A co stało się z agentem Ma'anom, który tak naprawdę nigdy nie był znany, pozostając tajemnicą dla ludzkości? Nie zabił się, jak potwierdzają to niektórzy historycy. Nie spłonął, ani też się nie ukrył. Ciekawe. Ciało Hitlera zostało zniszczone przez nas, a agent Ma'anom powrócił poprzez tunel sztucznego czasu do naszego świata. Zatem nigdy go nie odnaleziono. Indywidualność, którą znacie jako Adolfa Hitlera, została zastąpiona przez naszego agenta, który wszedł w jego ciało. Adolf, jakiego zna historia przed jego dojściem do politycznej władzy, był osobą mierną, z wieloma psychiczno-emocjonalnymi problemami. Tak więc wypożyczył nam swoje ciało, by w zamian za zaproponowane mu wyżej ewolucyjnie sytuacji na innej planecie naprawy, podobnej do waszej. To był nowy rozdział waszej historii, w którym ciemne siły przekształciły się i zajęły strategiczne pozycje na planecie. Wojny, jak wspomnieliśmy wcześniej, są mechanizmem używanym do zmienienia ewolucyjnego kodu cywilizacji i planety. Co więcej, stanowią narzędzia, których używamy, by rozszerzyć nasz wpływ i kontrolę nad wami oraz wszechświatem. Później jest taki fragment, który pokazuje intencje i to, jakie są siły ciemności. Nie ma ofiar, są tylko odpowiedzialni. My nie mamy skrupułów ani wyrzutów sumienia, by osiągnąć to, czego chcemy. Nawet jeśli to krzywdzące dla innych. Jesteśmy świadomi, że wszystko jest kwestią wyboru, percepcji i sposobu życia, które przedkładamy nad innymi, przyjmując za nie odpowiedzialność. W pełni otwarcie przeciwstawiliśmy się kosmicznemu porządkowi i wszystkiemu, co ma jakiekolwiek boskie konotacje, pociągając za sobą posłuszeństwo i poddanie absolutnej mocy centralnej. Tutaj wtrącę, że absolutną mocą centralną nazywają oni Stwórcę. Chodzi tu o Boga. Zatem jesteśmy władcami, którzy wybrali jako formę komunikacji istnienia i postępu ciemność, lub mówiąc inaczej, pozostawanie w opozycji do absolutnej mocy centralnej. Nie akceptujemy utopijnych ideologii ani dogmatycznych wierzeń poza rutynowym doświadczeniem życia. Naszym jedynym pragnieniem jest całkowite zmodyfikowanie kosmicznego porządku i ustanowienie naszego prawa, ideologii oraz parametrów ewolucji. Jesteśmy panami ciemności. Stale was szpiegujemy.
Pragniemy z Wami współpracować, by Wasze egocentryczne pragnienia i cele stały się prawdą. Zatem mówimy, że jesteście diabelsko czarujący. Bardzo ciekawy fragment, nie wiem, jak Wy to odbierzecie. Jest w tej książce mowa o innych kodach, które te siły ciemności zainstalowały na naszej planecie, o tym, jak tworzą wirtualne rzeczywistości, o tym, jak wykorzystają każdą dziurę, kiedy zmienia się pole elektromagnetyczne Ziemi, żeby przeniknąć tutaj, ponieważ Ziemia jest z punktu widzenia strategicznego bardzo ważną planetą, ponieważ daje im, tym siłom ciemności, możliwość do wniknięcia w inne światy. Więc ja sądzę, że ta książka jest naprawdę interesująca, jeżeli Was to zainteresowało. Dajcie znać w swoich komentarzach, czy chcecie dowiedzieć się coś więcej, ponieważ w tej książce jest odkryte 9 kodów i mogłabym Wam je troszeczkę scharakteryzować i o nich opowiedzieć. Może tam również wtrącić jakieś cytaty. Myślę, że jest to warte zastanowienia, ponieważ naprawdę w dzisiejszych czasach widać jest, jak wszelkiego rodzaju wartości upadły, jaki jest egoizm ludzi i jak to zło przenika do naszego życia. Myślę, że jest to naprawdę warte zastanowienia, ale jak powiedziałam, dajcie znać, co o tym myślicie. Zachęcam Was też do subskrypcji, do lajkowania i do komentarzy. A tymczasem Was pozdrawiam cieplutko. Trzymajcie się, Monika.